Jesteśmy w Wenecji, miasto na wodzie, które skrywa naprawdę wiele tajemnic. Podobno to tutaj właśnie do Europy jako pierwsza dopłynęła kawa. Jest też zresztą tutaj najstarsza kawiarnia o nazwie Café Florian. Gondole, gondolierzy, Piazza San Marco, Canale Grande i tak można wymieniać bez końca. Ale to też przepiękne wyspy jak Murano, Burano i ta najwyżniejsza i najbardziej ekskluzywna wyspa Lido, na której co roku odbywa się najstarszy festiwal filmowy na świecie. Mówiąc o filmie czy o Wenecji, nie można zapominać o takich miejscach jak to, hotele, w których zatrzymują się gwiazdy. Ten najważniejszy, Excelsior, znajduje się na Lido i towarzyszy festiwalowi w zasadzie od samego początku, od 1932 roku. Albo ten, w którym właśnie jesteśmy, przepiękny hotel Danieli, pałac XIV wieku, 200 metrów od placu Świętego Marka z widokiem na Lagunę Wenecką. W czasie 10 dni trwania festiwalu wyspa Lido zamienia się w miasteczko festiwalowe. Główna impreza odbywa się w Palazzo del Cinema, a czerwony dywan zdecydowanie spokojniejszy i łagodniejszy od tego w Cannes, który jest huczne, szybkie i głośne. Złoty Lew to główna nagroda festiwalu w Wenecji. Przyznawany jest od 1949 roku. Mamy też Srebrnego Lwa, a aktorzy i aktorki walczą o tak zwany Puchar Volpi. Wenecja zawsze lubiła polskich reżyserów i Złotego Lwa odebrali Jerzy Skolimowski, Roman Polański czy Krzysztof Kieślowski. Notabene on swoją nagrodą podzielił się z Robertem Altmanem. To co ciekawe, w Wenecji zawsze można zobaczyć filmy, które za kilka miesięcy powalczą o Oscara.